Dla porządku te koła, żeby też ich uhonorować. Koło terenowo-wyjazdawcze nr 1 imienia Henryka Gąsielowskiego działa przy spółdzielni mieszkaniowej. Klub imprez na orientację nr 20 Ploto. Klub turystyki rowerowej nr 50 Kalinka działająca przy spółdzielni mieszkaniowej. Koło przewodników turystycznych i pilotów wycieczek nr 51 imienia Józefa Błachiego. Szkolne koło turystyczno-wyjazdawcze nr 54 Meteor działające przy szkole podstawowej nr 3. Międzyszkolne koło turystyczne nr 57 Zabrat, działające przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych. Wojskowe koło nr 62 Osasek, działające w tym miejscu przy klubie garnizonowym. Szkolne koło turystyczno-pojazdawcze nr 71, funkcjonujące przy Szkole Podstawowej nr 5. Szkolne koło turystyczno-pojazdawcze nr 83, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Międzyszkolne koło turystyczne nr 86 Wiewiór, koło turystyczne nr 87 Łaziki w Szczepankach oraz koło miłośników Nordic Walking nr 88 Patyczany. Grudziąckie koła i kluby PTTK organizują każdego roku ponad 110 różnorodnych imprez turystycznych, w których bierze udział ponad 6 tysięcy osób. Działające w oddziale referaty weryfikacyjne średniorocznie weryfikują łącznie ponad 180 odznak, różnych odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych. W tym miejscu trzeba również powiedzieć, że działacze naszego oddziału wprowadzili w życie i prowadzą weryfikację 6 tych naszych regionalnych odznak krajoznawczych. Przypomnę, czy zapoznam Państwa, jakie to oznaki są. Pierwsza z nich to Znam Grudziądz i okolice, druga Miłośnik Twierdzy Grudziądz, dalej oznaka szlakiem kościołów gotyckich ziemi chemińskiej, następna szlakiem zamków, dworów i pałaców ziemi chemińskiej, kolejna przyjaciel Borów Tucholskich oraz ostatnia szlakiem 18 pułku Ułanów Pomorskich. Z naszego grona mamy Tadeusza Rauchwajcia, czyli jedynego w Grudziądzu członka honorowego PTTK. Krzysztof Czerwowiec, mówiący te słowa, jest członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, a także przewodniczącym Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. Ryszard Fielek jest członkiem Komisji Zarządu Głównego PTTK do spraw współpracy z Wojskiem Polskim. Jolanta Schulz jest członkiem Głównego Sądu Kolorzyńskiego, jest też szefową Wojewódzkiego Samorządu Przewodnickiego, a także członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej na pilotów wycieczek. A w dniu dzisiejszym, muszę Państwu powiedzieć, pełni funkcję, zaszczytną funkcję jurora na golubskim konkursie gasolówczym. Maria Paderewska, Magdalena Sobisielska, Wioleta Szymańska-Bociek, Ewa Umerska, Krystyna Watkowska, Witold Zygadlewicz, Wiesław Żurawski i wielu, wielu innych. Po prostu za to wszystko naszym pedagogom, naszym kolegom serdecznie dziękujemy. Niezwykle cenną dla nas turystów i krajoznawców jest pomoc otrzymywana od licznych sponsorów. Małym wyrazem podziękowań są oznaczenia, medale i dyplomy, które kierowane właśnie są dzisiaj do nich. Bez pomocy i wsparcia udzielanego przez pierwszy ośrodek szkolenia kierowców, czwartą rejonową bazę materiałową, pierwsze okręgowe warsztaty techniczne, klub garnizonowy, urząd miasta, starostwo powiatowe, miejski ośrodek rekreacji i wypoczynku, klub Skała, PKS, MZK, Veolia i inne nie mniej ważne podmioty, nie bylibyśmy w stanie tak sprawnie funkcjonować. Za to również gorąco dziękujemy. Powiedział to przy 60 latach działalności, z pewnością mamy sprawę różnych. Tak. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uhonorowania długoletnich i wybitnych działaczy za ich bezinteresowną społeczną pracę nadał odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej Henrykowi Stopikowskiemu. Wyróżnionego proszę o wystąpienie, a wiceprezydenta pana Marka Sikorę oraz prezesa oddziału Krzysztof Kolegę Krzysztofa Przewodniczącego o wręczenie wyróżnienia. Minister Edukacji Narodowej za wybitne zasługi ponoszone w pracy krajoznawców turystycznej z młodzieżą oraz za szczególne zaangażowanie w krzewienie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie turystyki wśród młodzieży szkolnej nadal medal Komisji Edukacji Narodowej Ryszardowi Kierkowi, Urszuli Zaremie, Wiesławie Grabowskiej
wyrażamy osobę Bożą o wystąpienie, a prezydenta. Że minister sportu i turystyki za długoletnią działalność turystyczną krajoznawczą na terenie naszego miasta na wniosek zarządu oddziału wyróżnił odznaką honorową za zasługi dla turystyki 3 Grudziąckie Koła Turystyka. Klub Turystyki Kolarskiej nr 50 Kalinka, Międzyszkolne Koło Turystyczne nr 57 Zadra oraz Wojskowe Koło nr 62 Osesy. Oznaczenia tylko zostały wręczone podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Szef Oddziału Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej za aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą i sportowo-rekreacyjną w środowisku wojskowym wyróżnił dyplomem i nagrodą rzeczową Krzysztofa Czerwowickiego, Ryszarda Fierka, Jerzego Kątka, Bazy Dalmaniuka. Koledze Ryszardowi Fierkowi wyróżniony zostało wręczony na Centralnym Zgromadzeniu Turystów Wojska Polskiego w Sutniewie. Wyróżniony proszę o wystąpienie, a kolegę Ryszarda Fierka o wręczenie wyróżnień. Zarząd Główny PTTK na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu podzięce za działalność społeczną na rzecz upowszechnienia turystyki krajoznawstwa oraz za okazaną pomoc wyróżnił medalem PTTK za pomoc i współpracę starostę grudziąckiego pana Marka Szczepanowskiego, pierwszy ośrodek szkolenia kierowców w Grudziądzu, czwartą rejonową bazę materiałową w Grudziądzu, pierwsze okręgowe warsztaty techniczne, klub garnizonowy, miejski ośrodek rekreacji i wypoczynku w Grudziądzu, hotel RAP, zakład produkcji cukierniczej Wisła państwa góryckich, geotermię Grudziądz, firmę piekarniczą Łucja i Zygmunt Spychale. Państwu Łucji i Zygmuntowi Spychale medal został wręczony na Centralnym Zlocie Turystów Wojska Polskiego w Cepniewie. Wyróżnionych oraz przedstawicieli wyróżnionych instytucji proszę o wystąpienie, a kolegę prezesa Krzysztofa Czerwowickiego o wręczenie wyróżnień. No.
I jutro, i pojutrze. Dopiero niech będzie w poniedziałek. Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału TK w Grudziądzu podziękowaniu za działalność społeczną na rzecz uszczelnienia turystyki krajoznawczej oraz okazywaną pomoc wyróżnień. Dyplomem honorowym TK za pomoc i współdziałanie. Kierownika oddziału ochrony środowiska, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego pana Kazimierza Sobutkę. Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu pana Henryka Olszewskiego. Twórcę i prowadzącego stronę internetową naszego oddziału pana Jarosława Kutmana. Grudziądzką Spółdzielnię Mleczarską, lokalną grupę działania blisko dla terach Ulmensis, rozwój przez tradycję cestolną oraz Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Grudziądzu. Wyróżnione osoby oraz przedstawicieli wyróżnionych instytucji proszę o wystąpienie, a prezesa kolegium Krzysztofa Czerwowickiego o wręczenie wyróżnień. Zarząd Główny PTTK na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu wyróżnił złotą honorową odznaką PTTK Romana Marzyńskiego, Romana Kowalskiego, srebrną honorową odznaką PTTK Julię Nelly, Teresę Pisarską, Jodę Ogielskiego, świętej pamięci Stanisława Poremny. Na Stanisława Poremny odznaka została wręczona pośmiertnie w dniu pogrzebu jego rodziny. Złotą odznaką zasłużonych pracy PTTK wśród młodzieży Jana Kamińskiego. Dyplomę PTTK Barbarę Trojanowską Michała Kosowicza. Wyróżnionych proszę o wystąpienie, a prezesa kolegium Krzysztofa Czerwowskiego o wyróżnienie. Leginie Dubik Skórzyńskiej, Wiesławowi Żurawskiemu, Roksanie Kępie. Wyróżnionych proszę o wystąpienie, a prezesa kolegium Krzysztofa Czerwowskiego o wręczenie. Proszę Państwa, legitymację numer 001 dla kolegi Fankowskiego, który od ponad 54 lat jest członkiem PTTK. Łagodzie, koledze Ryszardowi Zagubieniowi, koledze Tariuszowi Kulwickiemu, wszyscy z klubu Kalinka. Z okazji 25-lecia startu w imprezach na orientację oraz zagodę i reprezentowanie Grudziąckiego Oddziału PTTK oraz klubu imprez na orientację Tykotom, a także za osobiste zaangażowanie oraz aktywną i bezinteresowną pracę społeczną na rzecz rozwoju turystyki krajoznawstwa w Grudziądzu, koledze Tomaszowi Millerowi i koledze Rafałowi Zbrzeźnemu, obaj klub Tykotom. Wyróżnionych proszę o wystąpienie, a prezesa kolegium Krzysztofa Czerwowskiego o wręczenie wyróżnienia.